Trudno się dziwić, że jest o nim teraz głośno. Poprzednio zdobył hat-tricka. Czy dziś to powtórzy? Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Cały stadion chce strzału. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Bartosz Salamon. Amaral. Do Amarala. Ależ okazja Amarala. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? 2-0. Gramy dalej. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Lech ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Alan Czerwiński. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Rafał Wolski. Do Amarala. Oj, dobrze zapowiadała się ta akcja, ale delikatnie spóźnione podanie. Wisła Płock zbliża się do bramki rywala. Realne zagrożenie. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Musi teraz bardzo uważać. No i bez piłki zawodnicy z Płocka. Czy trafi do siatki? Tak, proszę bardzo, trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się, Tomku, tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii. Jestem oczarowany. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik, a to dopiero pierwsza połowa. Salamon. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę.
rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze dogrywa. Co teraz będzie? Nie dał się zaskoczyć tym strzałem. Broni pewnie. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy ten transfer dojdzie do skutku, ale ostatecznie José María Jiménez przeszedł do Liverpoolu. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. W meczu Jagiellonii mamy zmianę wyniku. Przenieśmy się na chwilę do studia. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla ekipy Jagiellonii Białystok. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 56 minut meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Wysoki pressing i odbiór piłki, może być groźnie. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jest za linią obrony, uwaga! Świetne wejście, byłoby naprawdę groźnie. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Wrzuca piłkę przed bramkę. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Szwoch. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Błąd. Stracona piłka. Ale może teraz będzie szansa. Mamy informację, że w spotkaniu Jagi wynik uległ zmianie. Tak, to jest kolejny gol dla Jagiellonii Białystok. Prowadzą teraz 2-1. Minęła 73. minuta. Dziękujemy za tę informację. Piłka wybita przez Rzeźniczaka. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Uwaga, okazja! Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Pozostało już tylko 120 sekund. Dobry odbiór piłki, ale w aut. A, pani arbiter poczekała na odpowiedni moment i teraz wlepia zarobiony chwilę temu żółty kartonik. Uwolnił się z podkrycia, okazja! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie 3 punkty. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.